Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie znowu w energetyce niecodziennej, bo nie prowadzonej przez moją mamę, a prowadzoną przeze mnie, jej syna, jej, można powiedzieć, asystenta kanału. W dzisiejszej energetyce, czyli energetyka na sobotę 15 czerwca, będziemy wyciągać karty dla wszystkich znaków zodiaku. Karty, które wyciągnę dla 12 znaków zodiaku, to są wyrocznia mocy bogini. To są te karty. Te karty zostały wylosowane przeze mnie, ponieważ nie wiedziałem, że mamy akurat nie będzie. Ona nie przygotowała mi zestawu do poprowadzenia energetyki, więc poprowadziłem energetykę. Poprowadzę, już wczorajszy prowadziłem, ale poprowadzę kolejną energetykę kartami według mojego uznania. Czyli to będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Te mądrość ukrytych królestw to będzie przesłanie dla wszystkich osób, które dały darowiznę, wsparcie kanału. To będzie dla nich przesłanie z tych kart. No i wyciągnę też przesłanie dla osób, które jutro, czyli w sobotę 15, bo film ukaże się w piątek 14, dla osób, które obchodzą w sobotę urodziny. No dobrze, więc zaczynajmy. Wiem, że mama wyciąga według specjalnego szablonu, czyli kolejny znak się zaczyna, żeby się te znaki nie powtarzały. Z racji tego, że zostałem zaskoczony tą sytuacją, no i mówię, na co dzień nie zajmuję się i nie jestem tutaj odpowiedzialny za energetykę, będę szedł według kolejności znaków, taka jaka powinna być, czyli zaczniemy od barana. Od razu też na wstępie przeproszę za różne ciekawe dźwięki, ale to Tetrusia, nasza kochana członkini rodziny, czyli pudelka, tam sobie ma jakiś gryzak, zajęła się sobą, ma swoje zadania. Więc tak, zaczynamy od barana. Więc wyciągam karty. Uwaga, co dla barana na sobotę? O, matka pajęczyca. Współtworzenie. Może trzeba się skupić na tym, aby współtworzyć różne rzeczy, może znaleźć sobie kompana do pracy twórczej, a może tak jak jest matka, może z matką polepszyć relacje i może coś wspólnie, matka z dzieckiem, sobie coś współtworzyć. Dobrze, idziemy do znaku byka. Na sobotę jakie przesłanie dla osób spod znaku byka? Kuan Yin, współczucie. Może trzeba spojrzeć na różne osoby, na przyjaciół, na znajomych, czy nawet na członków rodziny troszeczkę łaskawiej, czasem zrozumieć ich w różnych przeżyciach, w różnych bólach. Może właśnie tak spojrzeć na świat i na innego człowieka takim bardziej współczującym okiem. Dobrze, dla bliźniąt na sobotę, jakie przesłanie? Maria, cuda. To znaczy, bliźnięta, może myślcie o różnych rzeczach, które chcielibyście, żeby się spełniły, różne marzenia, życzenia. Jutro się spełnią, czyli w sobotę, bo film się ukaże w piątek. Może te marzenia, cuda się wydarzą, czyli warto wierzyć, warto pokładać dużą nadzieję w różnych rzeczach i myślę, że to, jeżeli będziemy o tym myśleć, manifestować, to się spełni, oczywiście w pozytywnym względzie, więc czekamy na cuda. Ja też jestem bliźniem, osobą z poznaku bliźniąt, więc też na te cuda będę liczył i nawet już mam swój wymarzony cud, który bym chciał, żeby się spełnił. Dobrze, kolejny znak to jest znak rak. Na sobotę
15. Sarasvati. O, przepraszam, ja nie mam styczności z tymi kartami. Mistrzostwo, może osoby spod znaku raka będą mistrzami w swoich działaniach. Może te osoby będą przykładem do naśladowania dla innych, więc może to takie przesłanie dla nas wszystkich. Bierzmy przykład z osób urodzonych pod znakiem raka. Dobrze, co dla osób spod znaku lwa? Ichi. Słońce. Tak jak mama mówi, że słońce, nie, to siła, albo słońce w kartach tarota, bo to bardzo lubię to powiedzenie, że co dobre, to wszystko, samo dobro nas spotka, słońce. I pani przychodzi do wróżki i się i wypadła jej karta słońce w horoskopie i na przykład od poprzedniego roku i wróżka się pyta, no pani Zdzisiu, Krysiu, panie Marku, Jarku, miał pan słońce, no i co się działo? A ta osoba mówi, no tak normalnie, wszystko dobrze, nawet mnie komornik nie ścigał. To można powiedzieć, że to taka właśnie karta. Słońce. Samo dobro. Był lew. Teraz panna. Osób spod znaku panny. Kali. Wyzwolenie. Może trzeba się wyzwolić od złych myśli, od negatywnego nastawienia, od jakichś może niepozytywnych rzeczy, może od niepozytywnych osób, wyzwolić się, zerwać łańcuchy i być wolny, polecieć w górę, jak ptak. Dobrze, dla osób spod znaku wagi, to jest Afrodyta, romantyczna miłość, czyli osoby spod znaku wagi, skupcie się na swoich drugich połówkach, zaproście może do kina, na jakąś dobrą kolację. Po prostu poświęćcie się swoim partnerom. A ci, co partnera nie mają, to znak, że może trzeba by było tego partnera zacząć szukać w tym okresie. No, taka dobra karta. Skorpiony. Dla skorpionów na sobotę. Kuan Yin. Współczucie. To już drugi raz ta karta się nam wylosowała. Trzeba, tak jak powiedziałem wcześniej, przychylnym okiem spojrzeć na innych, bardziej takim łagodnym i otworzyć się na innych ludzi i uwolnić to współczucie. Tak bym to powiedział. Dobrze, był skorpion, teraz strzelec. Strzelec. Dla strzelca Izyda. Odrodzenie. Strzelce. Bardzo dobra karta. Będziecie się odradzać na nowo. Nowe możliwości. Myślę, że to jest bardzo dobry znak, żeby właśnie, czy jakieś może nowe hobby, nowe zainteresowania, coś nowego wprowadzić do swojego życia, odrodzenie, na nowo poczuć energię, siłę do działania. Dobrze, dla koziorożca, ja teraz też jest to koziorożec, to jest znak mamy, dlatego tak bym chciał powiedzieć, że ja pomimo tego, że teraz robię bardzo taką prostą wersję tej energetyki, to już sam się zmęczyłem, a jestem przy koziorożcu, a jeszcze inne karty trzeba wyciągać. Więc tak, podziwiam naprawdę mamę za to, że codziennie tak potrafi rozmawiać, przekazywać tyle wiedzy Państwu. Dobrze, dla koziorożca. Co na sobotę, 15 czerwca? Shakti. Albo Sakti. Ale tu jest Eś. Si. Przemiana.
Może to jest dobry czas, żeby przemyśleć różne rzeczy w swoim życiu. Może to jest czas różnych, aby przewartościować rzeczy w swoim życiu i zacząć działać ze zdwojoną siłą. Więc, drogie koziorożce, osoby spod znaku koziorożca, życzę Wam, żeby te przemiany były owocne i oczywiście w tą pozytywną stronę. Dobrze, dla osób spod znaku wodnika na sobotę. Mama Gocha. Wydaje mi się, że albo G, ale może to być C. Co-ha. Taka karta. I przesłanie tej karty to woda. Czyli może warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju jakieś nawodnienie organizmu, może na jakieś sprawy związane... Ej, Tedrusia, teraz jest energetyka. Może zwrócić uwagę na jakieś... Chodź, kochanie. Chodź się Państwu pokażę, to coś ciekawego będzie. No ale Tedrusia też na mnie patrzy i mówi, że nie. Więc może warto wybrać się nad wodę, jak ktoś ma taką okazję, czy jest z nadmorskiej miejscowości, albo może Mazury jakieś, to zachęcam do tego, aby wybrać się nad wodę. Może coś fajnego Państwu się przytrafi. A to dla wodnika. Więc wodnik nad wodę idzie. I ostatni znak zodiaku, ryby. Co dla ryb na sobotę 15 czerwca. Morrigan, śmierć i magia. Może trzeba pogodzić się ze śmiercią różnych osób, z którym się rozstaliśmy w niedawnym czasie, a może trzeba właśnie odwiedzić osoby, które odeszły, o których pamiętamy, zastanawiamy się, a może przeszło osobom spod znaku ryb na przykład taka myśl, o, ktoś tam zmarł, warto by było odwiedzić tę osobę, ale nie składało się, żeby pójść i odwiedzić nekropolię. A może to jest świetny znak, przesłanie, żeby jednak w tą sobotę pójść i odwiedzić te zmarłe bliskie osoby. Dobrze, to już mamy. Dla wszystkich ze znaków przesłanie. Mam nadzieję, że Państwu się podobało, bo mówię, ja nie jestem na co dzień, nie zajmuję się magią, tak jak mama. Jestem tylko asystentem, narzędziem w rękach mamy, przedłużeniem mamy, można tak by powiedzieć, więc dlatego, z racji tego, że mama nie może z różnych przyczyn tu z Państwem być, to jestem ja, aby nieprzerwanie energetyka była emitowana przez wiele lat, bo do tej pory przez, o ile się nie mylę, 5 lat nie było ani jednej, nie było takiej sytuacji, żeby nie ukazała się ani jedna energetyka. Dobrze, dla osób wspierających kanał przesłanie od Mądrość Ukrytych Królestw. Dobrze, jaka mądrość dla osób wspierających? Dama podarunków, hojność, otrzymywanie darów, zatajanie informacji. A tak powiem, przepraszam Państwa, że tak się zaskoczyłem, ale też nie mam, nie czytam tych kart na co dzień. I powiem Państwu, nie wiem jak to odczytać. Hojność, otrzymywanie darów, zatajanie informacji. Może otrzymamy różne dary. Przynajmniej ja bym chciał to tak odbierać, że jak to jest dama podarunków, my otrzymamy hojne dary, które były zatajone przed nami. Czyli otrzymywanie niespodzianek. Oczywiście oby w tym pozytywnym względzie.
Powiem Państwu, naprawdę tak mnie ta karta zdziwiła i zaskoczyła. A dla osób, które mają urodziny w sobotę 15 czerwca, następująca karta. Miłość rodzicielska. Bez względu na wszystko, twoi rodzice kochają cię najmocniej, jak potrafią. Czyli w urodziny, to jest tak można powiedzieć, że przesłanie na cały rok, trzeba pielęgnować relacje z rodzicami i mieć świadomość, że rodzice całkowicie oddają się nam, poświęcają i kochają cię na tyle, na ile potrafią, bo to też chyba ważne. No, ja akurat mam ten dar, że od rodziców otrzymuję dużo miłości i jestem im za to wdzięczny. I mam nadzieję, że Państwo obchodzący urodziny w sobotę 15 czerwca też będą otrzymywać i otrzymają ją w dużym stopniu w swoje urodziny. To jest tak. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za tą energetykę. Mam nadzieję, że wybaczycie mi Państwo to, że czasami nie byłem zaskoczony treścią przekazywaną przez karty, ale to chyba też jest jakiś znak i myślę, że trzeba to odbierać pozytywnie. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo jest mi miło, że jesteście Państwo z nami. Dziękuję za komentarze, dziękuję za lajki. Dziękuję za udostępnienia, dziękujemy za subskrypcję. Mam nadzieję, że niebawem już mama wróci i będzie mogła przejąć ode mnie to zastępstwo. Dziękuję Państwu raz jeszcze, miłego wieczoru i miłego jutrzejszego dnia.